Wielkanoc to czas, kiedy przy świątecznych stołach toczą się długie rodaków rozmowy, często dotyczące przeszłości, również tej, gdy Polska powstawałaby żyć. Chcemy dziś przypomnieć wydarzenia właśnie z tamtych dawnych lat, świadczące o sile woli i patrzeniu w przyszłość ludzi odbudowujących kraj po długim okresie niewoli. To historia o transatlantyckiej radiotelegraficznej centrali nadawczej w Starych Babicach koło Warszawy. W tej chwili jesteśmy w pobliżu budynku związanego z historią radiostacji babickiej. Co to za budynek, jaką pełnił rolę? To są dwa budynki, bo jest po jednej stronie ulicy Radiowej 27 i po drugiej stronie po prawej jest budynek 26. Jerzy Raczek, autor książki o radiostacji Babice. To są budynki wybudowane przez kierownictwo radiostacji Babice dla swoich pracowników, ponieważ oni dojeżdżali początkowo z Warszawy. Były kłopoty z tym dojazdem, postanowiono wybudować w pobliżu radiostacji. Były dwa budynki. To był budynek dla personelu ten 27, około którego w tej chwili stoimy, dla personelu pomocniczego, a po prawej stronie był dla kierownictwa i dla personelu powiedzmy technicznego. Tam też mieszkał kierownik radiostacji właśnie babickiej. Radiostacji Babice, która tak się nazywa w skrócie, a faktycznie to jest transatlantycka radiotelegraficzna centrala nadawcza w Babicach, taka była jej oficjalna nazwa, która wchodziła w skład systemu radiostacji zaoceanicznej i obejmowała tutaj tą centralę nadawczą w Babicach, stację odbiorczą w Grodzisku Mazowieckim i budynek, gdzie było biuro manipulacyjne w Warszawie, centrum Warszawy. Jak doszło do zbudowania tej radiostacji? Przecież działo się to wszystko w kilka lat po wojnie, kiedy jeszcze nie umilkły echa wystrzałów na płonących granicach powstającej z gruzów, z popiołów II Rzeczpospolitej. To było chyba wyjątkowe osiągnięcie na tle tego, co działo się w ówczesnym świecie pod względem gospodarczym, pod względem myśli technicznej. Ja też uważam, że był to nieprawdopodobny fenomen, świadczący o tym, jak byli mądrzy ludzie, którzy wtedy stali na kierowniczych stanowiskach w naszym kraju. Bo rzeczywiście kraj zniszczony, dopiero co łączący się z tych trzech rozbiorów, stan techniczny urządzeń radionadawczych w fatalnym stanie, bo właściwie były przyjęte trzy stacje na terenie Polski. U nas w Warszawie na Cytadeli, w Grudziądzu i w Krakowie. Ale tak, jeden był w zaborze powiedzmy pruskim, drugie w zaborze rosyjskim, trzecie w zaborze austriackim. One ze sobą nie mogły bezpośrednio współpracować. W związku z tym trzeba było od początku zbudować nową sieć radiotelegraficzną na terenie kraju. Ale właśnie mądrość tych ludzi polegała na tym, że oni myśleli bardzo perspektywicznie i chyba uznanie informacji jako cennego towaru, bo tak właśnie to można potraktować, spowodowało to, że postanowiono mimo takiej sytuacji ekonomicznej kraju, jaka była, zdecydować się na budowę coś, co będzie powiedzmy największe na świecie praktycznie biorąc, a coś, co zapewni również Polsce jakieś miejsce na światowej liście działalności tej radio telegraficznej. To był rok 1923, kiedy radiostacja oddano już do użytku. Tak, radiostacja była dana do użytku. Decyzje zapadały dwa lata wcześniej. W 1921 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o budowie. To zostało zatwierdzone przez komisję i tam przez wszystkie te instytucje akceptujące tego rodzaju wydatki. I mimo, że wydatek był ogromny, bo wynosił około 3 milionów dolarów ówczesnych, to była olbrzymia kwota. Wartość dolara była wtedy zupełnie inna, nieporównywalna do dnia dzisiejszego. A mimo to zdecydowano się na budowę tej stacji, która będzie łączyła Polskę bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi kontynentami, z Japonią czy z Ameryką Południową. O święty kraju nasz, nie damy Cię na łup. Nad Wisłą czuwa straż, zwycięstwo albo wrogu Ty męki łzy i boje polskie znasz, choć tak potężny sztyl nad Wisłą czuwa straż. O Boże, stronu z gwiazd, dzień wolny dać nam każ, w obronie naszych gniazd nad Wisłą czuwa straż.
Jakie znaczenie miała ta inwestycja w historii odradzającej się II Rzeczpospolitej? Czy można ją porównywać z takimi przedsięwzięciami jak COP, czy budowa Gdyni, czy wpisuje się w tę długą listę dużych osiągnięć gospodarczych? Była częścią infrastruktury technicznej państwa, całkowicie podporządkowaną w pierwszym okresie celom wojskowym. Ryszard Miazek, historyk radia, dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Polska odradzała się w poczuciu zagrożenia swojego bytu i postawiła przede wszystkim na obronność. Taką decydującą dla tych spraw decyzją państwową było powołanie chyba 6 roczników do wojska. Polska miała w tym okresie milionową armię i przeznaczała na ten cel ogromną liczbę kredytów i środków, jakimi dysponowała, gdyż dla odradzającego się państwa ta obrona niepodległości była sprawą priorytetową. I dlatego też mniej liczono się z efektywnością nakładów, czy jakichś w ogóle sprawami ekonomicznymi, tylko stawiano na bezpieczeństwo. Ta stacja dawała możliwość połączenia się telegraficznego z całym światem praktycznie. Zaczęło się od Nowego Jorku i mówi się o tym, że zarabiała właściwie na tym, że wygrywała przetargi z Niemcami między innymi na przesyłanie informacji za ocean. No, były to aspekty towarzyszące tej inwestycji, ale na pierwszym miejscu stawały problemy polskiej armii, a ponadto łączności z Polonią. To był ten drugi priorytet, który o tym decydował. Polska miała wtedy 4 miliony obywateli polskiego pochodzenia, Polaków za granicą, którzy dzięki temu uzyskali bezpośrednią łączność z krajem i podporządkowano również temu celowi łączności z Polonią rozwój żeglugi transatlantyckiej i bez tej radiostacji trzeba byłoby korzystać z usług innych zagranicznych i płacić za to, więc w zasadzie Polska budowała całą infrastrukturę łączności z Polonią właśnie poprzez przewodową łączność radiotelegraficzną, poprzez właśnie tą morską transatlantycką łączność żeglugową, która była bardzo modna, to w ogóle była wtedy wielka sprawa. Mieliśmy całą flotę tych transatlantyckich pasażerskich i była to chlubą tamtych czasów. No i do tego dołączyła się radiofonia. Właśnie ta możliwość transmisji programów radiowych bezpośrednio za ocean była podstawą współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie radiofonii. Tu dochodzimy do związków z Polskim Radiem. Były emitowane programy dla Polonii właśnie. Bardzo Polsce ze względów prestiżowych na tej współpracy zależało. Ta możliwość przesyłania czy transmitowania koncertów, przemówień polityków i w ogóle programów na tamten kontynent było działaniem pionierskim i podnoszącym także rangę Polskiego Radia na arenie międzynarodowej. No tak, i Polonia mogła słuchać między innymi ówczesnych przebojów w wykonaniu znanych polskich artystów. Rozumiem u siebie, kto wuj, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie i niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Thank you.
chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej, tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Przypomnijmy, że w 1932 zainstalowano tam nadajniki krótkofalowe, prawda? No i warto przypomnieć, że było to możliwe dzięki temu, że w Starych Babicach było 10 masztów, z których każdy miał ponad 120 metrów wysokości. To jest wysokość dzisiejszego tarasu widokowego Pałacu Kultury. No więc pod względem technicznym była to wielka budowla, zbudowana zarówno przy pomocy inżynierów amerykańskich, którzy dostarczyli licencję na całą tą stację, ale także potem inżynierów polskich, bo budowała to spółka polska. A przyszłe nadajniki później budowane również w Polsce. Także to także sprzyjało rozwojowi polskiej myśli technicznej i można powiedzieć, że było to dumą polskich inżynierów. Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Bije dzwon, tak długo nasza Wisła do Gdańska płynie wciąż. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Wiwat, niech żyje Kraków, nasz podwawelski gród. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie słać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piasów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Przekraczam ulicę radiową i jesteśmy przy budynku radiowa 26 i wzdłuż tego budynku przejdziemy taką ścieżką przez las, by dotrzeć do tej linii, na której znajdowały się maszty radiostacji Babicze. A jaki był charakter własnościowy tego przedsięwzięcia? To była oczywiście instytucja państwowa. Ona podlegała bezpośrednio pod Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie. Także pracowała o tym jako samodzielny urząd, ale tak czy inaczej była podporządkowana pod Ministerstwo Poczt i Telegrafów. I budowano to wszystko na podstawie licencji amerykańskiej, tak? To znaczy wszystkie urządzenia, pomysł i radiostacja była budowana według licencji amerykańskiej. Z tego względu, że postanowiono początkowo przeprowadzić wizję lokalną i zorientować się, jak wyglądają tego rodzaju urządzenia w Anglii, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Nasi inżynierowie rozjechali się po świecie, zorientowali się, jak sprawa wygląda, potem zreferowali to w Warszawie i postanowiono jednak bezpośrednio współpracować ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.
z budową transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej, centrali nadawczej, bo taka była nazwa tego obiektu w Starych Babicach, potem w Börnerowie, są związane nazwiska bardzo interesujących osób. No, choćby inżynier, wówczas kapitan inżynier Janusz Groszkowski, który był w komisji odbiorczej, późniejszy prezes Polskiej Akademii Nauk. Cała radiotelekomunikacja budowana była siłami ludzi z wojska. Więc... A sytuacja państwa wymagała pewnych inwestycji obronnych. Tak, pewnych decyzji, które wiemy, że kilkanaście miesięcy na to starczyło, abyśmy mieli łączność z całym światem. To w ogóle było piękne, całkowite osiedle wokół tego zbudowane. To jest taki pomysł nie tylko na dzieło techniczne, ale na zupełnie jakiś integralny, całościowy, spójny program techniczno-społeczny. To było wzorem także dla innych budów w Polsce finansowanych przez państwo. No, ciekawostką jest fakt, że tam między innymi powstały też domy dla weteranów powstania styczniowego i nie kto inny, a Melchior Wańkowicz, który stał na czele takiej organizacji wspomagającej weteranów, przekazywał uroczyście właśnie klucze do tych mieszkań. Zachowało się zdjęcie z takiej uroczystości. No więc to były tereny w ogóle Skarbu Państwa, to były tereny potem wojskowe, połączone także z fortem, całym systemem obronności Warszawy. Za tą inwestycją stało wojsko, stało państwo. Świadczy o tym, jaką wielką wagę przywiązywano przy otwarciu tej stacji. Właśnie był tam prezydent Wojciechowski, między innymi, uczestniczył w tej uroczystości, prawda? I bardzo wiele osobistości ze świecznika ówczesnego. Poprzez te decyzje i takie budowy poznajemy też tą właśnie rangę umysłowości tamtych ludzi, że oni byli do tego przygotowani, że oprócz wszystkich problemów, napięć, błędów, jakie się popełnia w takim okresie, podjęto wszystkie kluczowe decyzje, które decydowały o dalszym rozwoju państwa, o jego umocnieniu, o jego obronie. A więc te elity państwowe były na bardzo wysokim poziomie. Do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Calvina Coolidge'a, Waszyngton, 17 listopada 1923 roku. Ogromną satysfakcję stanowi dla mnie skorzystanie z okazji otwarcia warszawskiej stacji radiotelegraficznej, by przekazać Waszej Ekscelencji wyrazy mojej głębokiej wdzięczności za wsparcie udzielone przez Amerykę w przeprowadzeniu tego ogromnego przedsięwzięcia. Wysyłając tę pierwszą wiadomość, nie mogę powstrzymać się od wyrażenia nadziei całego narodu polskiego, że ten nowy środek łączności, stworzony dzięki połączeniu inicjatywy i przedsiębiorczości amerykańsko-polskiej, przyczyni się do wzmocnienia istniejącej między naszymi krajami przyjaźni oraz umocni współpracę pomiędzy Waszą Wielką Republiką a Polską w rozwijaniu pokojowych dążeń ludzkości. Podpisano Stanisław Wojciechowski, prezydent Polski. Do prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego, 17 listopada 1923 roku. Jestem panu wdzięczny za życzliwy telegram, którym miał pan dziś przyjemność rozpocząć działanie warszawskiej stacji radiotelegraficznej. Z wielką przyjemnością odnotowuję, że obywatele amerykańscy wzięli udział w inauguracji tego ważnego przedsięwzięcia. Ku mojej głębokiej satysfakcji przybliża nas ono do realizacji mojego marzenia, którym jest pogłębienie znajomości pomiędzy naszymi narodami, co przyczyni się do promowania wzajemnego zrozumienia i dobrych stosunków oraz rozwijania wspólnych interesów.
podpisano Calvin Coolidge, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Was poprowadzę taką ścieżką, żebyście troszeczkę poznali też i tego właśnie Laszku Głębokiego. Jesteśmy przy takim słupie betonowym. Co to było za urządzenie? Fragment jakiego urządzenia? To był element nadpowierzchniowego uziemienia anteny. Oglądamy pozostałości po radiostacji, ale również widzimy ślady po walkach we wrześniu 1939 roku. Tu walczył 26 Pułk Piechoty, a konkretnie batalion dowodzony przez majora Jacka Decowskiego. Marcin Łada, redaktor naczelny Gazety Babickiej, prezes Babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Panu są oczywiście bardzo bliskie te zdarzenia z przeszłości. Tym pan zajmuje się między innymi na co dzień, upamiętniając te miejsca zdarzeń, również tych zaciętych walk, z których zasłynął major Jacek Decowski. Major Jacek Decowski jest bohaterem tych terenów. Właściwie mało osób wie o tym, że major razem ze swoimi żołnierzami utworzył tutaj redutę Babice, która przez 2 tygodnie stawiała bohaterski opór najeźdźcy. Trzeba wiedzieć, że 3 batalion 26 Pułku Piechoty liczył około 1000 żołnierzy i major Jacek Decowski wspomina, że po 3-krotnym uzupełnieniu do niewoli dostało się ostatecznie mniej niż 300 żołnierzy. Tak ogromne były straty tego batalionu. Niemiecki generał po poddaniu reduty Babice nie mógł uwierzyć, że to było w ogóle możliwe. Dlatego też kazał liczyć wszystkich pozostałych przy życiu polskich żołnierzy, aby sprawdzić, jaki rzeczywiście był stan liczebny tego batalionu. Niemiecki generał osobiście majorowi Decowskiemu gratulował. W dowód uznania pozwolił mu zachować białą broń. 3 batalion 26 Pułku Piechoty schodził dumnie z pola walki, tak jak dumne jest brzmienie jego marsza pułkowego. Major sądzono początkowo, że zginął. Okazało się, że trafił do Murnau, gdzie zmarł w 1941 roku. Pan był na uroczystościach w Murnau ku czci majora, tak? Jak to się odbywało? Postanowiliśmy jako środowisko babickie, jako środowisko Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej upamiętnić majora. W 70. rocznicę jego śmierci, początkowo ja, później w większej grupie, wybraliśmy się do Murnau. Odnaleźliśmy grób majora na cmentarzu parafialnym w Murnau, gdzie pochowani są polscy oficerowie i żołnierze
przebywający w Oflagu i udało się wspólnie rok później doprowadzić do pięknej uroczystości. Mianowicie przed tym Oflagiem powstała tablica ufundowana przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i wspólnie z panią konsul generalną Rzeczpospolitej w Monachium, panią Elżbietą Sobutką, stworzyliśmy tam taką piękną uroczystość patriotyczną, polską i niemiecką, gdzie wspólnie uczciliśmy pamięć tych oficerów, którzy tam zostali na tej ziemi. Jak można ocenić wkład strony niemieckiej? Było to dla nas, można powiedzieć, wzruszające, bo okazało się, że strona niemiecka o tych Polakach, którzy tam są pochowani na cmentarzu, mówi, to są nasi Polacy, czyli jest oddany im szacunek. I tam burmistrz, pan doktor Rapp, burmistrz Murnau, wygłosił piękne przemówienie, w którym Niemcy po prostu jednocześnie rozliczając się ze swoją przeszłością, budują wspólną europejską przyszłość. Przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na wzajemnym poznaniu się i uszanowaniu tej ofiary krwi, która tam również została złożona. I gdzie nasi rodacy, oficerowie jeńcy, modlili się o wolną Polskę? To było przedsięwzięcie gospodarcze. Jakie zdarzenia pokazują, że takie właśnie znaczenie miała ta radiostacja, że takie właśnie znaczenie miała jej działalność i to od pierwszych właściwie miesięcy powstania? Ona była dobrze zbudowana i właściwie pierwszy kontakt, jaki nawiązała, to był właśnie kontakt z podobną radiostacją znajdującą się w Nowym Jorku. Bowiem na innych kontynentach jeszcze w tym czasie nie było podobnych, powiedzmy, radiostacji. Jej działalność polegała na tym, że ona obsługiwała nie tylko Warszawę i Polskę, ale również i pozostałe kraje europejskie. O tym obsługiwała w jaki sposób? Obsługiwała w taki sposób, że na przykład chcieliby wysłać, powiedzmy, gdzieś z Włoch depeszę radiotelegraficzną, to mogli wysłać albo pocztą, powiedzmy, morską, znaczy kablem morskim, który miała Wielka Brytania. Wysłać z Włoch do Stanów? Do Stanów, to musiałaby albo, powiedzmy, przez Wielką Brytanię i to szło kablem, ale z reguły to były opóźnienia, bo był stosunkowo tłok i był duży koszt tego, bo tam jeden wyraz to kosztował chyba 1,72 złotego franka. To była dosyć spora kwota. W związku z tym, po pierwsze, Polonia miała kontakt z rodakami mieszkającymi w Polsce. Rodziny polskie, które miały swoich kuzynów w Stanach Zjednoczonych, miały bezpośredni kontakt radiotelegraficzny i mogły telegramy przesyłać. To nie była radiostacja, która fonią pracowała, ona pracowała alfabetem Morsa. Polska wygrała przetarg na obsługę łączności radiotelegraficznej z krajów europejskich ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet pokonaliśmy w tym przetargu Niemcy, które się potem po roku zreflektowały i wybudowały u siebie swoje urządzenia nadawcze, ale my się w dalszym ciągu obsługiwali pozostałe kraje. Potem odpadła nam jeszcze Francja, ale pozostałe kraje europejskie, łącznie z Rosją, korzystały z naszej radiostacji, na tym po prostu rząd polski zarabiał na zwyczajnie świecie. Była no to właśnie, to był po prostu biznes też. Stąd można było mieć bezpośredni kontakt z giełdą w Nowym Jorku. Nie trzeba było czekać na transmisję przez Wielką Brytanię, tam czy przez Londyn, tylko mieliśmy jak najszybciej, co miało też ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego polskich przedsiębiorstw działających w tym czasie w Polsce. A jakie były związki radiostacji Babickiej z Polskim Radiem? Samo te urządzenie Aleksandersona, to on
no właściwie nie miało z tym nic wspólnego. Ale sam fakt istnienia takiej stacji nadawczej i sieci masztów, która tutaj była, sprzyjała do tego, żeby właśnie na fortach Bema urządzić stację nadawczą, która obsługiwała program pierwszy, programy na falach średnich i krótkich, między innymi, która transmitowała Polskie Radio audycje w języku polskim do krajów Ameryki Południowej czy Ameryki Północnej. Także po prostu była współpraca bardzo korzystna dla obu stron. Władze Polskiego Radia miał zapotrzebowanie na obsługę i ta radiostacja przy okazji obsługiwała ten obszar dla Polskiego Radia. Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała, wiele krain, wiele ludów, wiele stolic, wiele cudów. Lecz najmilsze i najzdrowsze przecież człowieku jest na zawsze. Bo gdzie takie cudne stroje i śpiewanki i dziewoje, kto w podkówki tak wykrzesze, komu miłe tak pieleszę. Jak ojczyste Mazurowi, niechaj cała Polska powi. Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała, lecz najmilsze i najzdrowsze przecież człeku jest na zawsze. Jesteśmy na tym rozległym terenie, gdzie stały maszty radiostacji Babickiej, prawda? Co możemy powiedzieć właśnie o tych aspektach technicznych związanych z rozległością tego przedsięwzięcia? No, choćby z wysokością masztów. Maszty miały wysokość 126 metrów. Każdy maszt się opierał na takich czterech fundamentach, rozstawionych w odległości osiowej 24 metry jeden od drugiego. Natomiast maszty były w odległości osiowej 384 metry. No, a wysokość to była podyktowana, powiedzmy, tym, że takie były wymagania techniczne. To dawał właśnie dobrą emisję z tych fal w eter. Ta część akurat Puszczy Kampinoskiej, właściwie tego obrzeża Puszczy Kampinoskiej, jest podmokła, a to z kolei stwarzało doskonałe warunki związane z uziemieniem tych anten i wszystkich urządzeń. Stąd ta lokalizacja na tym terenie. Idziemy, przedzierając się, można powiedzieć, przez krzaki w lesie, dochodzimy do miejsca, gdzie najbardziej chyba są widoczne fragmenty dawnej radiostacji. Co widzimy? Uwaga! Uwaga, gałązka. Tak. Tutaj to był budynek, bo to są te glify właśnie, tu się zachowały. Tak. Jesteśmy dokładnie w połowie długości tej anteny nadawczej, bo jesteśmy między 5 masztem a 6 masztem i tu się znajdowały te trzewki nadawcze, które emitowały napięcie do przewodów anteny i znajdowały się w pobliżu budynki nadawczej i budynek elektrowni własnej, bo tak on się tam nazywał. W tym budynku radio nadawcze mieściły się urządzenia tak Andersona, alternatory. To były 2 sztuki. Urządzenia, które ważyły 50 ton. Proszę wyobrazić, to co my teraz z komórką możemy się porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi, to tam waży powiedzmy kilka deko, prawda? A do takiej emisji wówczas potrzebne było urządzenie, które waży 50 ton. To się znajdowało tu w tym miejscu. A w tej chwili co my widzimy? My widzimy po prostu porośnięte mchem zielonym elementy betonowe, wystające z ziemi, które były prawdopodobnie fundamentami jakichś słupów. Widzimy bloki, które mają długości powiedzmy około 2 metrów, gdzieś szerokości około 1,5 metra. Betonowe również porośnięte mchem. Porozrzucane bez wadi na tym terenie i to są właśnie te realne pozostałości materialne. I ślady po wysadzeniu tego obiektu przez Niemców. Przez Niemców, tak. Wszystkie urządzenia w czasie wojny działały. Niestety służyły Niemcom. Dokładnie służyły na potrzeby Kriegsmarine i łączenia się z okrętami podwodnymi. Tak, między innymi właśnie do łączności z oddziałami podwodnymi, które graszowały tam gdzieś na Atlantyku, czy tam gdzieś w rejonie Morza Japońskiego. Uboty miały takie specjalne urządzenia u siebie zainstalowane, które odbierały w wodzie te właśnie fale długie. Stąd ta fala długa była, znaczy super długa, bo mówiąc o fale długiej, to mamy na myśli około 1200 metrów. Ta miała 21173 metry długości i to były najdłuższe fale radiowe emitowane w całym świecie w okresie międzywojennym. Teraz przyjechaliśmy do Latchorzewa. Tak, jesteśmy w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego i przy tej ulicy znajduje się pierwsza pozostałość po infrastrukturze radiostacji Babice. Jest to taki wielki betonowy element, to
co ma mniej więcej 6-8 metrów długości na ponad 2 metry szerokości, wysokości też mniej więcej około 3 metrów. Szacujemy, że on waży chyba około 20 ton. I służył czemu? I służył jako jeden z odciągów ostatniego masztu, który tu się znajdował w odległości jakieś 200 metrów od tego miejsca. Tuż przy tej ulicy, nieopodal szlabanika, nieopodal chodniczka, postawiliśmy pamiątkową tablicę. Na tablicy tej jest krótka historia radiostacji Babice, a także zdjęcia historyczne i zdjęcia współczesne, które wykonał nasz kolega Dariusz Śladowski w Grimeton, to jest w miejscowości w Szwecji, gdzie znajduje się prawie identyczna radiostacja zachowana do dzisiaj. No i tutaj również na tej tablicy widzimy kilka zdań na temat tych walk wrześniowych. To jest taka zwięzła informacja, w której pojawiają się nazwiska znanych żołnierzy, poza oczywiście majorem Jackiem Decowskim, bo jest i nazwisko majora Antoniego Sanojcy, później w Armii Krajowej, jest i nazwisko majora Józefa Spychalskiego, również w Armii Krajowej, no jest oczywiście nazwisko podpułkownika ówczesnego Leopolda Okulickiego, dowódcy Armii Krajowej. Późniejszego Niedźwiadka, tak? Także tutaj wiele oddziałów walczyło bohatersko w tym rejonie. Wiele oddziałów miało takie rozkazy, które pozwalały im się wycofać po walkach. Natomiast batalion majora Decowskiego miał jeden rozkaz: pozostać aż do odwołania. Nie było rozkazu odwołującego ten batalion, stąd pozostał on do końca i tak bohatersko walczył. Przybył do nas jeszcze jeden rozmówca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz Śladowski, mieszkaniec tutejszej gminy, dosłownie 50 metrów stąd. No i również pan zajmuje się pielęgnowaniem pamięci o tym obiekcie, którego fragmentu oglądaliśmy. Pan jednak w sposób wyjątkowy go oglądał, bo z powietrza, z góry, tak? No tak, a wszystko w ogóle zaczęło się od zdjęć, które znalazłem w archiwach domowych, gdzie znalazłem zdjęcia dziadków, które powstały dosłownie tutaj, na tle tych masztów, i to był 39 rok, a ja potem w 2009 podobne zdjęcia zrobiłem sobie w Grimeton, gdzie w dalszym ciągu taka radiostacja istnieje. Jest ona teraz pod patronatem UNESCO jako dziedzictwo kulturowe ludzkości. No i również tutaj zachowały się szczątki budynków, fundamenty. Pan jest lotnikiem, tak? Latał pan nad tymi obiektami. Jakie były pana wrażenia wówczas z powietrza? Tutaj jest lotnisko Babice. No tak. I lotnisko Babice, dokładnie, gdyby te maszty były do tej pory w tych miejscach, jak były, to by się startowało z tego lotniska na te maszty. Widać z powietrza jakieś fragmenty tych budowli? One są ukryte w lesie teraz bardzo, prawda? Nie, praktycznie to nie widać nic. Jest tylko ścieżka w lesie, a te fragmenty, które się zachowały, to są fragmenty tylko podstaw pod te maszty, fragmenty betonowe, także to jest głęboko ukryte w krzakach gdzieś, także można sobie tylko wyobrazić. To jest lotnisko dla wszystkich ludzi nieznających terenu, lotnisko tak zwane na Bemowie. W języku lotniczym ono jest nazywane lotniskiem Babice do dziś. Co jest ciekawe, lotnisko Babice, które do tej pory funkcjonuje, również ma swoje radio, więc jeżeli się przylatuje na to lotnisko, zgłasza się Babice Radio, dzień dobry, i Babice Radio się odzywa. Tak. Taka analogia właśnie do tego, co kiedyś tu się działo. No jest to jakaś analogia, że w dalszym ciągu to Babice Radio istnieje, że to nie jest tak, że zniknęło całkowicie, trochę inne przeznaczenie, ale w dalszym ciągu w eterze słychać Babice Radio. Wspomniał pan o dziadkach. Oni tutaj mieszkali. Oni tutaj mieszkali, a tutaj moi rodzice się sprowadzili. Nie wiedząc o tym, zakupili działkę i wbudowali dom w miejscu, gdzie są zdjęcia dziadków. Dziadkowie musieli się po wojnie przeprowadzić do Wrocławia, dlatego że ówczesne władze mniej ścigały AK-owców tam. Na terenach odzyskanych, zachodnich. Odzyskanych. Także cała grupa AK-owców przeniosła się do Wrocławia i dziadek nigdy tutaj nie wrócił. Zawsze chciał wrócić, natomiast no, nie się udało. Moja ciocia mieszka tuż za tym budynkiem i w pewnym momencie, jak zmieniała siatkę na nową, to ja zobaczyłem, że stara siatka jest zbudowana na bazie przewodów z radiostacji. Bo identyczne widziałem w Grimeton, w identycznym oplocie, także fragment przewodów z tej radiostacji mam teraz w domu. Jako pamiątkę, tak. Jako pamiątkę. Tu może warto dodać właśnie, że pamięć o radiostacji Babice jest żywa w społeczeństwie ziemi babickiej. My staramy się działać tak, żeby ta pamięć nie zaginęła. Od wielu lat, co roku, organizujemy dla młodzieży rajdy historyczne szlakiem naszej historii. Te rajdy są organizowane pod egidą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, natomiast tutaj na naszym terenie to całkowitymi organizatorami są członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. I podczas tego rajdu przy wszystkich punktach historycznych, przy punktach miejsc pamięci narodowej, stoją członkowie naszej organizacji, czyli właśnie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, i opowiadają o historii tych miejsc, również o historii radiostacji Babice.
Także cieszymy się, że dzięki temu możemy tą wiedzę młodzieży przekazać i stopniowo widzimy, że przynosi to rezultaty, ponieważ młodzi ludzie, którzy studiują na różnych kierunkach technicznych, zaczynają nawet pisać prace licencjackie i prace magisterskie już o radiostacji Babice, o tych pozostałościach, które tu są i o tej chwale myśli technicznej II Rzeczpospolitej. Ciekawostka, która łączy Babice z Nagasaki i z Pearl Harbor, mianowicie pierwsza transmisja, pierwsza rozmowa radiowa pomiędzy Japonią a Europą, to była między Nagasaki a Babicami, bo tutaj była największa radiostacja. Także coś ciekawego. Natomiast z drugiej strony Pearl Harbor. Dlaczego Pearl Harbor? Dlatego, że Amerykanie w czasie wojny przenieśli jedną z radiostacji nad Pearl Harbor do wygasłego wulkanu Kaiku i wykorzystywali tą radiostację do komunikacji z łodziami podwodnymi na oceanie aż do lat 70. To była tajna baza i urządzenia, które były tam wykorzystywane, były identyczne z tymi, które tutaj były w Babicach. Krzysztof Turek, wójt gminy Stare Babice. Jesteśmy przed urzędem gminy na takim małym placu. No i tu właśnie jest miejsce, gdzie radiostację starobabicką upamiętniono w sposób bardzo interesujący. Radiostacja była niezwykła. Według ówczesnej technologii przewody anteny były rozciągnięte na długości 4 km na wieżach kratownicowych, wysokości każda ponad 128 metrów. W związku z tym chcieliśmy nawiązać. Dlatego na 90. rocznicę uruchomienia tej radiostacji zbudowaliśmy miniaturę jednej z wież w skali 1 do 20. Została ona posadowiona na oryginalnym stalowym elemencie jednej ze stóp tych wież. Został wykonany cokół i tablica opisująca to wydarzenie. Także mamy coś, co przypomina jako żywo jeden z elementów oryginalnej radiostacji. Tych elementów w Lesie Bemowskim, bo tam się rozciągała ta radiostacja, jest więcej. Jeden był wykopany, prawdopodobnie przy jakichś robotach ziemnych i leżał swobodnie. W związku z tym postanowiliśmy go wbudować do naszego pomnika. Można rzec, że ta podstawa jest z dobrej polskiej stali, przedwojennej. Tak, no przed wojną wszystko było dobre, więc z pewnością i ta stal była najwyższej jakości. Co jeszcze Państwo planują, jeśli chodzi o upamiętnienie tego miejsca? W tej chwili jest otwarta zewnętrzna wystawa upamiętniająca historię tej radiostacji. Planujemy też wykonać miniaturę całej radiostacji, czyli wszystkich 10 wież z rozwieszonymi antenami. Prawdopodobnie powstanie to w nowo budowanym parku przy urzędzie gminy. Wcześniej wykonałem taką makietę wewnętrzną. Mamy dość szeroki kol tutaj przy głównym wejściu w tym budynku, przed którym stoimy, więc na różne sposoby będziemy chcieli to upamiętnić, żeby opisać i wizualnie pokazać, jak ta radiostacja wyglądała. Oddanie do użytku radiostacji było wielkim wydarzeniem. Miało ono swoje odzwierciedlenie w prasie polskiej. Tak jest i pisano o tym bardzo pozytywnie. Proszę Państwa, 18 listopada 1923 roku, czyli dzień po uruchomieniu radiostacji Babice, Gazeta Poranna informowała: głos Polski swobodny, niczem nie skrępowany, płynąć odtąd morze poprzez oceany. W ciągu kilku minut można porozumieć się z Ameryką, Azją, Australią. 10 wież o wysokości 128 metrów każda wznosi się dumnie ku górze. Owoc pracy polskiego robotnika i polskiego inżyniera. Cieszymy się bardzo z tego, że właśnie stąd, z Babic, Polska utrzymywała łączność z całym światem. Kończymy już naszą opowieść o zapomnianej radiostacji w Starych Babicach, która była dumą odradzającej się Rzeczypospolitej. Jesteśmy przekonani, że Warszawa i jej okolice kryją jeszcze niejedną historię, którą warto odkryć i opowiedzieć na nowo. Może Państwo, nasi wierni słuchacze pierwszego programu Polskiego Radia, nam w tym pomogą. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam.
zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.